Cześć, nazywam się Samuel, jestem profesjonalnym malarzem figurkowym, a dzisiejszy film będzie premierą, tak na dobrą sprawę, zupełnie nowego formatu, jakiego jeszcze nie było na tym kanale i jestem bardzo ciekaw waszej opinii, jak wam się coś takiego spodoba. Moim gościem w dzisiejszym odcinku będzie Matt Cechswisz, artysta, malarz figurkowy, twórca niecodziennych i zapadających w pamięć dioram, zdobywca Golden Demonów, czy chociażby takiej nagrody jak Slayer's Sword, czyli jednego z największych wyróżnień w naszym świecie figurkowym, jakie można zdobyć. A przynajmniej, dobra, można było jeszcze przed pandemią. Z Mattem poznaliśmy się parę lat temu na warszawskim konkursie malarstwa figurkowego o nazwie Husar. Tak się złożyło, że ten dzisiejszy materiał jest raczej dłuższy, więc serdecznie polecam wam puścić sobie ten film na przykład podczas jazdy samochodem czy podczas malowania i posłuchać, jak przebiegała nasza rozmowa. Myślę, że wam się spodoba i dowiecie się ciekawych rzeczy oraz poznacie perspektywę kogoś innego niż tylko moją, jeśli idzie o malowanie figurek. Zapraszam serdecznie. Cześć Matt, miło Cię widzieć. No, dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie i bardzo miło Cię też słyszeć, albo też widzieć. No tak. Mam do Ciebie takie pytanie, które chyba jest taką kliszą właściwie, gdzie pojawia się chyba zawsze przy okazji każdego jakiegoś takiego wywiadu, przynajmniej z którym ja się spotkałem w kontekście właśnie malarzy figurkowych, czyli od czego u Ciebie się to zaczęło? Bo bądź co bądź, mam takie wrażenie, że jednak jest to nisza, zarówno w przypadku modelarstwa sensu stricte, czyli malarstwo figurkowe, tak, jak i no, generalnie sztuki. No więc, to już u mnie jakiś tam czas temu na pewno już jest, tak w sumie nie wiem dokładnie, kiedy to się tak dokładnie zaczęło, właśnie z tymi miniaturkami. Aha, i z góry jeszcze też powiem, że przeproście tam moje błędy gramatykalne, bo mój polski jest nadal trochę eksperymentalny, więc staram się jak mogę, nie jest to nawet, jest mój pierwszy język nawet, ale teraz im mniej, na przykład też mówię, tym bardziej coś tam wybija, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu z tym. Okej, więc ogólnie jest tak, że jak to się wszystko zaczęło? Ja myślę, że dużo, dużo lat temu miałem, mam nadal, ale wtedy więcej czasu też spędzałem jeszcze z moimi kuzynami. Mhm. I jeden z tych kuzynów budował właśnie takie modele samolotów i takie różne tam dioramki, sceny i tak dalej. I oczywiście był moim idolem, więc oczywiście też zacząłem budować właśnie różne tam samoloty, modele Revela i w ogóle nie tak klasycznie miniaturki. Zawsze mnie to bardzo ciekawiło, bardzo lubiłem tworzyć rzeczy, które jakby istnieją w tak naprawdę, ale jakby są przetłumaczone na miniaturkę. To zawsze strasznie fascynowało, że wtedy można coś takiego mieć w ręce i trochę tam pływać sobie po pokoju. I tak się to, myślę, zaczęło wtedy. Zawsze już coś tam budowałem, sobie majsterkowałem, ale kiedyś zauważyłem tutaj w Berlinie też taki sklep, gdzie dużo było ludzi, co też właśnie się miniaturkami, modelami zajmowali i właśnie w tym też był, tak jak u większości ludzi, Warhammer. No tak. No i ludzie tam właśnie budowali rzeczy, mnie to bardzo fascynowało, po prostu jak ogólnie coś tam, pamiętam, że tam budowali jakieś tam asteroidy jeszcze na Gothic to chyba był i mnie to po prostu strasznie ciekawiło, że też można jakby sceny takie małe budować i po prostu się zapytałem, co tam robią i tak jakoś jedno do drugiego przyszło i zacząłem grać i malować miniaturki. Po jakimś czasie po prostu poznałem też dużo kolegów z tego powodu i zauważyłem, że mogłem dla nich malować miniaturki za pieniądze, więc tak się to zaczęło też jakby moja pierwsza praca. Zawsze było bardzo fajnie, bo to coś było, co mogłem zawsze bardzo chętnie robić. I oczywiście też jakbym się uczył w tym dalszych tam technik i tak wszystko jakby jedno do drugiego
doszło aż do właśnie punktu, gdzie po prostu robiłem to cały czas, można powiedzieć. Czyli to była taka naturalna ewolucja, tak? W sensie zaczęło się od delikatnej zajawki, potem było hobby, aż stało się to po prostu w prostej linii twoją pracą. Tak, można powiedzieć? Tak, tak. Ogólnie to tak. Też tak było, że były na pewno w tym punkty, gdzie też sobie tak powiedziałem, czy to naprawdę jest coś, co nie wiem, co chcę robić profesjonalnie, ale no tak. Jest to tak, że to jest jakby jedna taka duża konstantna rzecz w moim życiu, że wszystko, co robiłem, to zawsze jakby zmierzało do tego budować rzeczy po prostu. I z miniaturkami po prostu było bardzo dużo możliwości, które dopiero później też odkryłem jakby, bardzo dużo potencjału i naprawdę fajne jakby historie w tym, a wszystko, co robimy, to po prostu historie. I... No właśnie, historie. To jest coś, o co chciałbym cię zapytać, ponieważ mnie ten temat zaczął osobiście bardzo fascynować jakiś czas temu, no już parę ładnych lat temu, kiedy dotarło do mnie, jak bodajże chyba twoją wypowiedź gdzieś kiedyś natrafiłem, na twoją wypowiedź bądź innych malarzy, właśnie w kontekście tej budowania historii. I nagle zadałem sobie pytanie, zaraz, o co dokładnie chodzi z tą historią, właśnie z budowaniem historii i jak to robić, jak robić to lepiej? I bo wiesz, do pewnego punktu, w moim przypadku przynajmniej wyglądało to tak, że ja po prostu brałem jakiś model, na przykład widziałem wiesz, taki box art po prostu z Games Workshop, czyli jak ktoś tam z grupy Heavy Metal to pomalował i spróbowałem to odtworzyć. Natomiast po przekroczeniu pewnego punktu, w którym sam chciałem zacząć tworzyć pewne rzeczy, no właśnie pojawiło się to budowanie historii. I złapałem się na tym, że nie mam zielonego pojęcia, jak do tego podejść, ale bardzo chciałbym spróbować. I o to chciałbym cię zapytać. Czym dla ciebie jest, jak rozumiesz budowanie historii właśnie w miniaturowych światach, czy to w dioramach, czy to wiesz, w jakichś takich mniejszych formatach? Czym to dla ciebie dokładnie jest? Więc ogólnie to właśnie to jest tak dla mnie ta jedna rzecz, która mnie też cały czas przy tym też trzymała, przy tym budowaniu tych rzeczy, że to, co opisałeś, to jest tak jakby taka bardzo typiczna droga dużo ludzi, że najpierw jakby się interesują, jakimś tam przypadkiem odnaleźli się właśnie w tym całym świecie miniaturkowym, później tam grali w tym, poznawali ludzi, kolegów i właśnie w jakimś punkcie, więc są jakby takie różne tory, można powiedzieć, na których ludzie jadą, na szyny, nie? Że nieraz to jest już wystarczające dla większości ludzi, można tak powiedzieć, że tak. Po prostu to jest jakby coś, czym spędzają czas grając w weekend. No hobby, czy coś takiego. Hobby, prawda? Hobby. A dla mnie to było tak, że był taki punkt, że powiedziałem, że to mi nie wystarczy, że to po prostu, że jest więcej za tym i że widziałem, że to nie będzie łatwa droga, ale że to jest droga istotna i dla mnie taka jakby jedyna, która istnieje, żeby tworzyć właśnie całkowicie jakby własne światy z tego, postacie i żeby się tym trochę zająć jakby trochę bardziej seryjnie, profesjonalnie, nie? I po prostu bardziej głęboko wnurzyć się w te wszystkie rzeczy. I to jest coś, co naprawdę nie każdy hobbysta robi, bo nie widzi jakoś sensu za bardzo w tym, ale dla mnie to jest tak, że po prostu to jest jakby straszna swoboda i straszna wolność móc budować wszystko, co tylko mogę sobie wyobrazić. I w tym właśnie miniaturki i modele są ogólnie bardzo, bardzo dobre, bo nie potrzebuje się tam masy materiałów, masy tam, znaczy jakby się to chciało budować w większej skali, tylko można cały mały świat budować właśnie na mniejszej skali, co nie znaczy, że będzie łatwiej, znaczy no tak. Bardzo łatwo, tylko to po prostu znaczy,
że wszystkie te rzeczy, i tak musimy się zastanowić nad tymi rzeczami, ale jakby nie jest to takie materiałochłonne jak inne rzeczy. Teraz no tak, ale z drugiej strony, wybacz, że ci wejdę w słowo, ale powiedziałeś o jednej rzeczy, którą odnoszę takie wrażenie, że jest trochę takim obosiecznym mieczem. To znaczy powiedziałeś, że o tej wolności, że można stworzyć wszystko, co się wyobrazi, ale spotkałem się z takim podejściem, że niektórych ludzi to przerasta, że mają tak, wiesz, oni nagle widzą to morze możliwości, jest takie, o matko, jak gdzie zacząć w ogóle, tak? Jak się za to zabrać, od której strony, bo można wszystko. I w efekcie właśnie, wiesz, tutaj czasami się gdzieś blokują, tak? Spotkałeś się z czymś takim, z takim, tak, taką sytuacją? Ogólnie muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jakby to wszystko tak, jak to u mnie było, tak w takich krokach się odbyło, bo jest tak, że na początku to był też, była bardzo duża swoboda i lekkość w tym, że to tylko był hobby, można powiedzieć. A po jakimś czasie, jak się już malowało wtedy profesjonalnie, żeby to robić też trochę, albo żeby jechać na konkursy różne, to jakby powiedzieć, że budowało się jakby brand, albo trochę tam jakby nazwę, to no rzeczy tak się stały trochę bardziej skomplikowane. I czasami też tak teraz myślę o tym, jak fajnie było po prostu tak usiąść i po prostu coś pomalować tak 100% swobodnie, to co się tylko chciało robić. A teraz to te rzeczy się już bardzo zrobiły skomplikowane, bo poważnie troszeczkę się zrobiło, tak? Bo są oczekiwania od ludzi, są jakby rzecz, jakby się ma historię z tego, co się robiło i po prostu jakby ludzie czekają na to, żeby zobaczyć coś, co jakby spełni ich oczekiwania na to, co się tam robi. Nie jest już tak, że się jest tym samym i po prostu się robi tam coś, co się chciało robić. Więc idealnie oczywiście można to dalej robić. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się nikt nie przejmował tym, co by inni myśleli o tym, ale jest po prostu tak, że jak się już decyduje na przykład wyjeżdżać na konkursy nie wiem, pracować też na przykład dla klientów, to jest coś całkiem innego. I to no też tak. Ludzie, to co powiedziałeś, że jakby wybór tego, co tam robimy, to jest nasz, ale czasami też jest tak przez to, że się ma za dużą swobodę, że ludzie jakby, to blokuje też trochę ludzi. No właśnie. I jedyna rzecz, która jakby mogłaby to odblokować, to jest to po prostu malować. Mhm. I po prostu robić coś, co się chce i lubi. Mhm. To też nie jest takie łatwe, bo jest dużo sugestii, ludzie się też kierują często box artami, no i te box arty też są bardzo, bardzo dobre i tak szczerze mówiąc, ja często też się patrzę na box art i tak sobie myślę, kurde, nie wiem nawet jakbym to mógł polepszyć, więc dla mnie to już jest bardzo dobra wersja, mógłbym zrobić moją własną wersję, ale mogę... Ale to już jest skończone, tak? Tak, już tutaj tak, nie ma co dodać. Jakby, to jest jedna taka wersja po prostu, która już jakby istnieje i wtedy można tylko jakby własną wersję zrobić, ale ta poprzeczka, można powiedzieć, że jest tak trochę, no po prostu jest dla nich, mogę sobie to bardzo dobrze wyobrazić, że to jest tak wysoko dla ludzi, że po prostu się patrzą na to i mówią, o ładne, i wtedy mówią, no ale co ja nie wiem, co z tym mam zrobić. Ja i tak zrobię gorzej i dlatego nie zrobię tego w ogóle. Chciałem cię trochę też podpytać o ten moment, ponieważ mam wrażenie, że w naszej branży jest to dosyć indywidualne u każdego. Historia każdego z malarzy, którzy, tak jak powiedziałeś, postanowili wyrobić jakiś swój brand i wejść na ten rynek właśnie profesjonalnie, czyli zacząć traktować to jako zawód, jako pracę. Każdy w jakimś innym momencie chyba się gdzieś tym zabrał, a ponieważ z tego, co widzę, mamy przekrój ludzi naprawdę w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, i też z różnym stażem malowania. I jak to, czy chodzi mi o to, czy jesteś w stanie wyznaczyć jakiś taki punkt właśnie, w którym podjąłeś decyzję, tak, teraz zacznę się tym profesjonalnie i zajmować, czy to, tak jak wspominałeś wcześniej, jednak przeszło tak totalnie gładko, że te pierwsze modele gdzieś tam dla kolegów malowane za jakieś pieniądze, czy te pieniądze stawały się coraz większe, większe, większe i ty jakby byłaś średnia wypadkowa tego, czy musiałaś po prostu podjąć taką decyzję, albo idę ze swoją karierą zawodową w stronę dalej malowania figurek, albo będę zajmował się czym innym. Nie, to jest też śmieszne, bo tak naprawdę to
To był przypadek, że po prostu ten kolega mnie też zapytał, czy mógłbym jego tam armię orki pomalować, bo po prostu ja malowałem moje własne miniaturki i mu się to spodobało i po prostu postanowił, że za dużo czasu jemu to zajmuje, więc zapytał, czy chciałbym malować właśnie tam parę oddziałów. I ja nigdy, to dla mnie tak nawet nie było tak, że sobie postanowiłem, że teraz zrobię z tego karierę i teraz będę zarabiał z tego dużo pieniądze, tylko jakby to jest naprawdę prawdą, że jak się robi to, co się kocha albo pasjonuje, to po prostu pieniądze jakby zawsze przychodzą z tego i to jest bardzo, dla mnie bardzo, bardzo istotne i ważne, żeby to jakby przekazać też ludziom, co się zastanawiają teraz, bo to jest jeszcze inna jakby szyna, na której ja też nigdy tak naprawdę nie jechałem. Ja nie byłem na przykład serwisem malowania armii na przykład. Czegoś takiego nie robiłem. A ja wiem, że to dużo ludzi robi, zwłaszcza, bo to no, w zależności, gdzie się znajdują ludzie, w jakim kraju, to jak na zlecenie takie globalne coś na przykład zrobią, to no to jest już jakiś tam dochód, nie? I, ale to jest jakby się decydowanie na karierę miniaturkową, taką jakby serwisową, nie? A ja tego nigdy nie miałem. Ja tak naprawdę to po prostu robiłem, jakby malowałem zawsze miniaturki, przez to jakby zawsze jakieś tam zlecenia były, jakieś tam komisje i to zawsze jakby coraz bardziej rosło, przez to jakby to trochę brzmi może tak duże, ale promieniującą pasję, nie? Że po prostu to bardzo, bardzo lubiłem robić i coś tam się zawsze nawijało ciekawego i jakby coś tam dalej zawsze było nowego, jakby, że nagle, nie wiem, słyszeliśmy, że jest jakiś Games Day w Hiszpanii, więc przygotowaliśmy coś na Games Day do Hiszpanii, albo że w Monte San Savino jest nagle jakiś tam konkurs, więc jakoś się tam przygotowaliśmy, ale to też zawsze nie pod konkurs, tylko po prostu z czymś, co naprawdę interesowało nas i chcieliśmy to po prostu samemu widzieć. I no właśnie, i tak to było. A jak teraz na przykład ludzie malują tam armię i całe tam zespoły, jak się to nazywa, units na zlecenie, to ja tylko to widziałem zawsze też u kolegów jeszcze, co to robili i też widziałem, że to nie jest takie proste, jak się to często myśli, bo to bardzo jakby... To jest zupełnie inne malowanie niż przygotowywanie takiej jednej pracy. Właśnie jak wspomniałeś parę takich wydarzeń, no i wcześniej o konkursach malarskich, gdzie jednak przygotowujesz jedną, dwie, czasami trzy prace i te prace to jest jakby zamknięta całość, nie tak jak mówisz, cała wielka armia, która gdzieś to jakoś musi się opłacać czasowo i jednocześnie dobrze wyglądać na stole, żeby to się kalkulowało. Natomiast, no właśnie, konkursy malarskie, to jest taki wątek, który pojawił mi się w głowie jakiś czas temu. Sam uczestniczyłem w paru, zresztą nawet oceniałeś jedną moją pracę. Dwie, przepraszam, żeby było zabawniej. Na husarze. Tak, na husarze. Teraz konkursów malarskich nie ma, mamy pandemię. Natomiast, wiesz, po ostatnim husarze miałem taką myśl, jakoś ją zachowałem na siebie i nie dzieliłem się nią na forum publicznym, właściwie tak na dobrą sprawę aż do teraz. Polega ona na tym, że zacząłem się zastanawiać nad tym, czy konkursy malarskie w takiej formie, w jakiej są obecnie, nie, może inaczej, zastanawiam się, jak do tego podejść. Chodzi mi o to, że zauważyłem, że czasami zupełnie inaczej odbiera się taki konkurs, kiedy się podchodzi do niego i przychodzisz z jakąś pracą, chciałeś przekazać jakąś artystyczną wizję, masz tu coś ciekawego do pokazania i na przykład twoja praca jest oceniana tylko i wyłącznie pod kątem technicznym. I cała gdzieś opowieść, która za tym szła, cały pomysł, później na przykład dostajesz feedback i patrzysz i widzisz, że jury w ogóle jakby nie odniosło się do tej kwestii. I dlatego chciałem cię zapytać, jaki ty masz stosunek do konkursów malarskich i jaki miałeś może w przeszłości, jeżeli to się zmieniało? Jak to u ciebie wygląda? To jest takie jakby trochę pytanie dla każdego bardzo osobiste, czy jakby jak widzi taką sytuację jakby konkurencyjną takiego konkursu, znaczy, że przygotuje się pracę,
wtedy wystawia się ją, jedzie się tam, to jest jakby, tak. jest bardzo dużo rzeczy jest związanych w tym. Mhm. Ja myślę, że ludzie, jakby ktoś, kto by tak rozmyślał nad tym, czy ma wyjechać na taki konkurs i tam działać, to musi się naprawdę dobrze zastanowić najpierw nad własnymi motywami. Mhm. Co tam chcemy jakby osiągnąć, po co to wszystko, znaczy jaki to ma cel, nie? I to jest coś, co tak naprawdę można tylko dla siebie ustalić osobiście. A to jest bardzo ważne, żeby się nad tym zastanowiło. Wtedy jak my zaczynaliśmy to tak naprawdę, to się nie zastanawiałem tak za bardzo nad tym, tylko po prostu mhm. byłem ciekawy, bo słyszałem, że jakby jest takie miejsce, taki duży konkurs, gdzie jeszcze inni ludzie malują miniaturki właśnie, tak jak ja wtedy malowałem i mhm. mnie to bardzo ciekawiło po prostu, bo na początku, to już też parę lat temu było, internet nie był jakby tak rozwinięty, tam były tam forumy i tak dalej, ale no tak. w sklepach by się jakby tam parę ludzi się znało, ale chciałem po prostu też zobaczyć, co tam może być dalej, można powiedzieć. I mhm. tak, ja myślę, że to był fajny też punkt, jakby trochę się wychować w tym, można powiedzieć, w tym takim środowisku. Mhm. Tego, że po prostu odkrywałem, to umożliwiło mi odkrywać po prostu jakby miasta i trochę mówiąc, to może trochę tak cheesy, ale... Pojeździć po świecie świat. Po prostu. No mhm. właśnie, no, cały świat, przecież wszędzie te konkursy były i to bardzo mnie sfascynowało i tak naprawdę to mnie to jeszcze dalej trzymało w tych takich miniaturkach, bo mhm. też był punkt, gdzie postanowiłem, że nie będę grał już na przykład za dużo miniaturki, bo miałem tam inne jeszcze jakby tematy, sprawy, zacząłem to studiować i też architekturę studiowałem po to, żeby po prostu móc dalej budować mhm. większe rzeczy i po prostu mnie to budowanie zawsze interesowało. Okay. Ale po tym, jak ten jakby taki element tej konkurencji jakby, albo nie konkurencji, ale po prostu konkursów ogólnie wyszedł, no tak. to był jakby taki dodatkowy layer do tego. I wtedy też poznałem właśnie dużo kolegów, Bena, mhm. Fabricia, Kirilla, wszystkich ludzi właśnie tak na całym świecie, Alfonsa. Mhm. Bardzo fajne to było po prostu, że nagle jakby widać było, że są jeszcze gdzie indziej tacy ludzie jak ja i po prostu oni też mają jakby historię poza miniaturkami też, co też jest bardzo ważne, myślę, żeby mhm. nie tylko jakby być w tym otoczeniu, nie? I w tej mhm. jednej takiej sferze. Tak, no i konkursy dlatego, ja myślę, że nie chodzi o to, żeby zobaczyć, że się jest tam najlepszy w tym konkursie, że się wygra jakiś tam puchar, no właśnie. Przywiezie do domu, tylko tak naprawdę szczerze chodzi znów mhm. i zawsze jak wszystko w tym o historię, że te rzeczy robią jakby, piszą historie ciekawe i to są jakby przygody, nie? Jakby takie mhm. prawdziwe questy. I to jest właśnie w tym bardzo ciekawe, że się po prostu rozwija bardzo przez to, że się jakby przygotowuje do tych konkursów, się jedzie tam, mhm. różne rzeczy się dzieją, trzeba reagować i tak naprawdę te całe jakby prezentowanie, wystawianie tam pracy, to trochę jakby do tyłu schodzi na dalszy plan, tak? Tak, tak. I to jest właśnie takie cholernie ciekawe, że, mhm. że jest nowy poziom po prostu tego wszystkiego i to jest naprawdę to, co mhm. nadal cały czas nas też dalej jakby mnie i też innych przy tym mhm. trzymało. O widzisz, to jest ciekawy wątek, ponieważ ja osobiście byłem jak dotąd tylko i wyłącznie na konkursach lokalnych, bo mhm. mieszkam wtedy, wcześniej mieszkałem w Warszawie, teraz mieszkam pod Warszawą, więc to był tylko huzar. Marzyłem o tym, żeby wybrać się na Golden Demona, ale w międzyczasie trafił się koronawirus, więc na razie się nie wybiorę na Golden Demona, niestety. Natomiast to jest ciekawe, bo widzisz, mnie osobiście na przykład kompletnie wypadł ten aspekt podróżowania, no bo dla mnie to była podróż, wiesz, pół godziny po prostu na miejsce konkursu i ewentualnie później jeszcze do domu, żeby się przespać, więc tak na dobrą sprawę, cała ta najfajniejsza część gdzieś tam kompletnie nie doświadczyłem, to jest bardzo ciekawe, bo
Widzisz, być może wtedy mój odbiór tego całego wydarzenia jako właśnie wydarzenia, a nie kwestie takie kompetytywne, czyli współzawodniczenia jakoś z innymi artystami, co dla mnie właśnie jest kompletnie bez sensu, no bo co mamy porównywać, kto jest bardziej artystycznym artystą, no to no jak, nie? Nie ma to po prostu racji bytu. Natomiast, no widzisz. Ale parę ludzi tak myśli na początku i to jest też właśnie ładne w tym, widzieć jak nawet ci ludzie, co tak no, widocznie myśleli i jakoś tak po prostu widać tak trochę jakby się nie kolegowali, przyjeżdżają i tak robią swoje. Po jakimś czasie po prostu jest taki moment, gdzie tak robi klik, można powiedzieć, i co się dzieje, znaczy w głowach tych ludzi. No było tak parę takich przypadków i to jest bardzo fajne też widzieć, że ludzie po prostu rosną przy tym, to po prostu jest jakby się ewoluują, to nie jest tak, że po prostu stoją w miejscu, tylko po jakimś tam czasie to wszystko jakby, to jest jakby takie, no trochę kiczowato mówiąc, taka jakby rodzina cała, taka globalna, takiego dziwnego, dziwakowego hobby trochę jakby, można powiedzieć, w najgorszym wypadku, w najlepszym to można widzieć to jako sztukę i rozwijać to jako sztukę, ale jest to trochę skomplikowany temat, bo trochę jakby potrzebuje się do tego jakby też, no moim zdaniem, jakby dorosłości tematów, jakby dojścia do niektórych tematów też bardziej poważnie niż... Dojrzałości takiej po prostu. No, troszeczkę, bo jak nie, to i też refleksji trochę, nie? Tego, co się robi, tego, co jest. Bo inaczej to jakby się nie rozwijają ludzie i się jakby... Takie też jedna taka ciekawostka jest, że dawniej na Cool Mini or Not, jak się wstawiało na przykład nową miniaturkę, tam stało jako standardowy tekst Another Space Marine. I coś takie trochę smutne dla mnie było to zawsze, bo tak naprawdę to no, prawdopodobnie duża porcja tych miniaturek, które ludzie stawiali, tak naprawdę by mogły tak być nazwane. I to jest naprawdę tak jakby się tylko jakby kupowało gotowe miniaturki, malowało je, to dla mnie to jakby największe, co się można osiągnąć, jest, że się bardzo na wysokim poziomie ilustruje, rozumie tekstury i trochę tam też można jakby rzeźbić farbą, ale dla mnie to jest za mało po prostu. To jest za mało jakby i to jest też tak trochę niebezpieczne, bo ludzie, co to widzą od zewnątrz, to też troszeczkę trzeba jakby się tym kierować, jak się chce rozwijać jeszcze w inne albo współpracować w innych tam branżach, to jest ważne, że się tak troszeczkę też rozumie, jak to jest to, co my robimy, widziane od zewnątrz. I jest dużo jakby problemów w tym w tradycjonalnym jakby malowaniu miniaturek, ale jest też bardzo, bardzo dużo właśnie potencjału i szans, jak się zrobi ten transfer taki, jakby się rozumie, co w tym jest dobre i się to wtedy przełoży na jeszcze inne tam branże albo sztukę taką bardziej poważną, sztukę, co coś też chce powiedzieć, nie tylko jakby kolorować albo coś jakby coś, co już ktoś inny jakby zrobił, jakby pomalować i to dla mnie jest jakby, to by było o wiele za mało i to jest też może straszne tak powiedzieć, ale szczerze mówiąc mnie większość właśnie miniatury, które widzę w dzisiejszym czasie, to mnie trochę nudzi niestety, bo nie tylko, że widziałem to już nie wiem w ilu tam wersjach, tylko tak. Mnie bardzo ciekawią osobiste rzeczy, odważne rzeczy i personalne rzeczy i rzeczy, które naprawdę całkowicie zrobiliśmy samemu. I ja wiem, że to jest bardzo, bardzo wymagające, jakby coś takiego robić, ale tak naprawdę to ja myślę, że to jest tylko logiczna jakby ewolucja malowania miniaturek na tam dłuższy czas, bo wszystko inne jest tylko jakby manieryzm i jakby aplikacja technik i to nie jest jakby wystarczająco na dłuższą metę dla mnie. Dlatego po prostu w pewnym momencie ten sufit, tak, że ilu możesz pomalować w życiu, tak jak powiedziałeś, Another Space Marine, czyli no pomalujesz pierwszego Space Marina, dziesiątego, setnego i być może przy tym 101 właśnie pojawi się taka refleksja pod tytułem, a gdyby go zrobić inaczej?
I tu się zaczyna, mam wrażenie, bardzo często u niektórych osób taki proces kreatywny, tak, że przestaje się myśleć właśnie w taki techniczny sposób, tylko zaczyna ten mózg zaczyna po prostu pracować nad ciekawymi, niecodziennymi eksperymentami, kreatywnymi rozwiązaniami. I jeszcze najlepiej by było, jakby wyszła z tego gotowa praca, którą potem można zaprezentować, powiedzieć: hej, wymyśliłem coś szalonego, ciekawego, intrygującego, zobaczcie. I tutaj chciałbym nawiązać do jednej rzeczy, ponieważ tworzysz bardzo intrygujące prace pod swoją marką Joy of Basing i chciałbym do tego nawiązać i zapytać jedną się ciebie. Jedną z marek, tak. Jedną z marek, tak. Akurat o to mi teraz chodzi i powiedz mi, jakimi cechami twoim zdaniem powinna wyróżniać się, uwaga, to ważne słowo, wystarczająco dobra podstawka. Przez wystarczająco mam tutaj na myśli to, że wszystko można ulepszać w nieskończoność, ale żeby była podstawka pod figurkę właśnie, żeby była wystarczająco dobra do tego, żeby no, przykuła oko, przykuła widza na tą dłuższą bądź krótszą chwilę. To słowo wystarczające jest ciekawe też, bo to znaczy jakby, że jest też jakby jakiś tam cel, żeby trzeba to osiągnąć, żeby coś tam się działo. Nie wiem, czy tak naprawdę jest. Znaczy, to naprawdę znów zależy od tego, co się tak naprawdę chce robić, jakie się ma cele, nie? I okej, co robi na przykład dobrą podstawkę albo dobrą scenę, to ja myślę, jest to, co też powiedziałeś, że jakby wciąga widza, tak, że jak się ją zobaczy, że coś jest intrygujące i przemienia widza na coś takiego jakby Sherlocka Holmesa, że po prostu zaczyna inwestygować i zaczyna jakby interagować w tej scenie i chce jakby poznać takie jakby naprawdę ciekawość, nie? Taka głęboka curiosity, że po prostu widzimy coś i to nas jakby wciąga w tą scenę, bo i wtedy też jest pytanie, czemu to chcemy zrobić? Jak chodzi o konkursy, to jest ewidentne, bo po prostu ma się dużo prac, które tam, nie wiem, sędzie muszą jakby ocenić i po prostu trzeba jakby podpaść i trzeba coś zrobić, żeby po prostu ludzie powiedzieli, wow, to jest ciekawe, ja chciałbym zobaczyć, o co tutaj chodzi. Ale jak się nie ma takiego celu, tak, znaczy teraz to na konkurs, tylko dla siebie robić, to jest na przykład taki cel mógłby być, że chciałoby się coś zbudować tak realistycznie, jak jakiś tam przykład, jak coś w rzeczywistości. To też dużo ludzi robi. Raczej tam scale modeling takim tradycjonalnym, że wtedy są tam różne weatherings i są tam różne takie tam rzeczy, które można tam stosować. Ale zawsze jakby odpowiedź na te pytania są zawsze albo można się dowiedzieć, jak się pyta samego siebie te pytania właśnie. I te pytania są też bardzo ważne, bo one są to, co nas przy tym przytrzyma, przy tym długim i no niestety nie, czasami całkiem męczącym trakcie robienia tego. Bo te rzeczy nie są łatwe. Łatwa rzecz by była naprawdę coś kupić gotowego i po prostu to jakby trochę tam nowe przerobić i wtedy pomalować. Nawet to nie jest jakby łatwe. Ale, ale jest coś, co jakby każdy dla siebie musi ustalić, czy tego chce. Znaczy co, tak naprawdę to pytanie jest, czego chcesz. No to powiem inaczej. Widziałem w życiu bardzo wiele różnych podstawek i odnoszę wrażenie, że naprawdę rzadko się trafia sytuacja, w której widzę taką pracę, gdzie mam adekwatnie zrobioną podstawkę, bazę pod model i ta podstawka nie jest ani przesadzona, czyli nie dominuje całej figurki. Czasami się tak zdarzało, że po prostu miałem wrażenie, że podstawka była po prostu, wiesz, mega super i tak dalej, a figurka też było dużo pracy. Tylko właśnie tu mówimy o tej pewnej kompozycji, tego składaniu tego w całość, że miałem wrażenie, że kurczę, całe malowanie, które ktoś włożył w serce, kompletnie nie widać tego na pierwszy rzut oka i trzeba mieć gdzieś tam wiedzę, żeby to wyłapać, że aha, ktoś się naprawdę nad tym namęczył, ale przegięł z podstawką. Albo w drugą stronę, gdzie czasami ludzie tworzą jakieś proste podstawki pod swoje modele, ale trochę tam czegoś brakuje, jest po prostu trochę zbyt pusto, zbyt tak sztucznie pusto, bym powiedział. I to czasami
nie chodzi o to, że faktycznie jest tam dosłownie 2-3 elementy, tylko o właśnie gdzieś ten takie zaburzenia kompozycyjne, tak, że, że masz wrażenie, patrzysz na to, myślisz, coś tu nie gra. Mhm. Wiesz, o czym mówię? No, wiem bardzo dobrze, o czym mówisz, bo jest ogólnie tak, że to są jakby... To jest dobrze bardzo, jak się ma takie pytania po prostu, jakby ma się też jakby wolę tego, jakby to poprawić, co się tam robi, albo jakby też po prostu zapytać, czemu ja to robię, czemu to wygląda tak, czemu inaczej. I jakby inne branże do tego mają jakby klucze, które nam pomagają się rozwinąć jeszcze w tym. I tak naprawdę to wszystko też razem jakby wszystko... Znaczy, czy to jest teraz architektura, czy to jest sztuka, czy to jest koncept, a czy to jest Możesz podać nawet jakiś przykład? Takiego właśnie, wiesz, jakiegoś klucza, który można zaciągnąć z innej branży i odnieść to do jakby do tworzenia miniatur? Ogólnie to na przykład kompozycja ogólnie jest w wszystkich tych rzeczach. Znaczy, no, wszędzie jest kompozycja i właśnie też znów pytanie nad tym, co jest jakby... Jaka proporcja jest istotna, co jakby, gdzie, jaki element ma być i taki jakby klucz, który to wszystko łączy, jest właśnie kompozycją. I wtedy zrealizować też, że jest jakby, jest dużo rzeczy, które nie nauczyliśmy się samemu, tylko oczywiście jakby ktoś nam tam pokazał, zrób to tak, zrób to tak. I poza tym są jeszcze inne rzeczy, które jak zrozumiemy, że zrobimy transfer, polepszą te rzeczy, na którymi pracujemy. Ta realizacja też jest bardzo ważnym punktem u bardzo dużo ludzi, że nagle jakby siedzą gdzieś, taki też punkt już mieliśmy też znów na jakimś tam konkursie, że siedzieliśmy tam, to już dużo, dużo lat temu było w restauracji i nagle tam był taki jakby krzaczek, ktoś postawił jako dekorację i wszyscy jakby od razu widzieli ten krzaczek i tak sobie pomyśleli, kurczę, to jest naprawdę fajne to by było, jakby fajne to by była baza. I od razu tam przyszli się tam ładowali do kieszeń i tak dalej. Ale co jest ciekawe w tym, że jest naprawdę jakby taki punkt, że ludzie jakby noszą te takie różne jakby rzeczy cały czas ze sobą, te jakby problemy, jakby się tak, albo zadania takie też. Miniaturki zostają jakby częścią ludzi i tak trochę jakby takie dziecko, które się jakby nosi ze sobą cały czas i jak się coś widzi, co to jest cały czas w podsumieniu i jakby się jak się coś widzi, co się by przydało, to się to jakby notuje w głowie mentalnie. Po prostu. I to ludzie jakby oczywiście zawsze robią w całym życiu, ale jakby zrealizować to i wtedy też jakby robić ten transfer taki, to przychodzi z czasem niektórych ludzi. I z doświadczeniem. I tak, no po prostu, bo no też może trochę, więc dlatego też te konkursy były takie, są bardzo, bardzo przydatne, bo trzeba jakby zawsze nad czymś nowym, nad czymś ciekawym tam myśleć, nie? I dlatego ja myślę, że to jakby zmusza ludzi do tego po prostu jakby też trochę bardziej kreatywnie jakby w dużych przypadkach podchodzić po to. Ale jest taki wyjątek, bo też przedtem powiedziałeś, że na przykład jak jest taki jakby problem, bo czasami jak się w jury pracuje, są jakby podstawy pracy jury. I tam tak, że po prostu jest powiedziane, co oceniamy, jaką tam ważność mamy dać na przykład technice, atmosferze i tam jak to jest budowane i to nieraz się dostaje nawet dokładne wyznaczenie punktów, znaczy ile się to ma robić. I tak szczerze mówiąc, nam osobiście to, więc oczywiście jakoś to trzeba ocenić, to jest też tak jakby trochę filozoficzne, czy jest w ogóle sens w tym oceniać na przykład sztukę, tak naprawdę to można argumentować, że nie ma tego, ale wtedy też tak naprawdę nie ma sensu jakby konkursy organizować. A ja myślę, że właśnie w tej sytuacji tego konkursu
To jest trochę tak jakby egzamin. Ja też nie lubiłem egzaminów tak za bardzo w szkole i też tak naprawdę konkurencyjnie to też nie powiedziałbym, że bardzo tam lubię jakby jechać gdzieś, tylko żeby tam widzieć, że nie wiem, że... Albo tak, kto jest lepszy, kto gorszy, tak? Tak, bo też sobie tak myślę, no to było dużo pracy, ale i tak w sumie czego ja chcę, ale wtedy ja się musiałem sobie zapytać, czego ja tak naprawdę chcę. A tak, na początku to może to na pewno było inaczej, że widziałem też te trofeje, to jeszcze miałem mniej lat, że tak myślałem, cholera, to by było fajne mieć taką trofeję. Ale po jakimś czasie to się strasznie relatywuje i po prostu inne rzeczy są ważne. Jest ważne po prostu mieć też coś, co tak trochę jakby dyscyplinuje na to, żeby coś stworzyć na punkt, też trochę z głową i też ten cały, ta cała wyprawa tego się robi jakby sensem tego, co to wszystko ma właśnie być. No właśnie, bo jesteś, chciałbym cię zapytać o taką jedną rzecz, w nawiązaniu właśnie do tego, jakie to jest uczucie być jednym z czołowych światowych artystów figurkowych, bo widzisz, należysz do wąskiego grona osób, które uzyskały bardzo wiele różnych nagród, na przykład tak prestiżowych, jak chociażby Slayer's World w 2011 roku, tak? Tak, to było, no 10 lat temu. Czy coś się, sporo czasu, ale czy coś się, powiedz mi, czy w momencie, kiedy dostałeś taką nagrodę, to czy coś się zmieniło w twoim życiu, jako artysta figurkowego, tak? Więc najpierw ja bym naprawdę bardzo ewidentnie się sprzeciw tym powiedzieć, że jestem jakby nadal taki jakby albo ogólnie taki czołowy artysta w tym, co to robię, bo po prostu, więc to jest zawsze mile, jak ja słyszę, że ludzie tak odczuwają, ale tak szczerze mówiąc, to nie wiem, jakie ja bym sam dał temu, jak się to nazywa? Nie wiem dokładnie, jakie warunki by były, żebym tak sam powiedział coś takiego, bo albo kogoś bym uznał jako takiego czołowego artystę w tym. To jest miłe, ale jest też bardzo ważne też zawsze rozumieć, że to, co się robi, jest jakby bardzo osobiste. Ma się osobiste tam sytuacje, ma się tam problemy, możliwości, przywileje i tak dalej. I jest też tak, że ja tak zawsze, to po prostu widziałem, to było ewidentne dla mnie, że zawsze jest ktoś, kto więcej czasu spędzi w tym, więc robić to, co tam robią. Lepiej jakoś tam technikę zastosuje, może nawet lepszy pomysł będzie miał niż ja. Zawsze gdzieś tam siedzi ta osoba, która jakby z mojego punktu widzenia jeszcze o wiele lepiej robi. Też oczywiście jakieś rzeczy. Sporo idolów i tak dalej. I po jakimś czasie, jak się poznawało tych ludzi, to też było bardzo ciekawe, bo się też widziało, że też mają tam własne tam tematy, problemy, historie i to wszystko jakby zaczęło nie być już takie jakby takie super ważne, albo jakiś tam ranking czy coś takiego wypełnić, bo tak naprawdę to nie jest takie ważne. Ważne jest, że i znów to jest nadal to pytanie, czego się chce, nie? I tak naprawdę to ja bym bardzo chciał jakby, jak już coś tam mam do powiedzenia, coś tam chciałbym widzieć to samemu, dlatego ja to robię, żeby to po prostu jakby zwizualizować, bo mam tam jakiś tam pomysł, który na jakichś tam punktach przyszedł i chcę po prostu zobaczyć, że to się staje rzeczywistością. Bo tak naprawdę ja też nie myślę, że to od te wszystkie pomysły nie przychodzą od nas osobiście, tylko że my jesteśmy trochę tak jakby aparat telefoniczny albo wędkarz. Że gdzieś tam to wszystko leci, fruwa w tych różnych dimensjach i ludzie, co mają jakby skłonność taką artystyczną, to wyłapywują te wszystkie rzeczy i są aparatem wykonawczym po prostu, tak? No, tak. Narzędziem po prostu. Tak, to naprawdę myślę, bo te pomysły są jakby zaganiane w tym, znaczy niektóre, jak się widzi niektóre rzeczy, to może też być pod sumienie, ale
jak się tam niektóre rzeczy, to tak, tak się samemu cieszę, że tak wyszło po prostu, bo no bo, no bo gdzieś tam jakby się to złapało i wyłapało to i jakby pomóc temu, żeby zostało rzeczywistością, to jest właśnie to, co mnie tak naprawdę kieruje w tym wszystkim. I to też pomaga trochę ego trzymać w kajdanach. W kajdanach. Bo, tak, bo to jest też jakby niebezpieczne bardzo. Jak się myśli, nie wiem, że jest się takim dobrym, a tutaj tak naprawdę to wszyscy mamy swoje tam tobołek i swoją tam historię, z którą próbujemy tam coś zrobić. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zawsze zostać jakby... więc znaczy też wiedzieć, że się ma jakby takie, że są niektóre ludzie, które się interesują tym, co się robi i jakby dać to też jakby dalej, bo nic z tego tak naprawdę to... Bardzo mało rzeczy się tak naprawdę samemu wypracowało, tylko to jest jakby kombinacja technik. Różnych doświadczeń i kontaktów z innymi ludźmi, wpływu od właśnie różnych idoli. Tak. Widzisz, ja bym cię pociągnął troszeczkę za język, bo chciałem cię podpytać o twój proces twórczy i o to, co cię inspiruje, co cię napędza. Jak to wygląda, kiedy siadasz do czegoś? Nie mówię tu o zleceniach, tak? Bo to jest troszeczkę inny temat. Czasami gdzieś tam jest nam narzucana jakaś rzecz i my, jakby ta kreatywność jest w niewielkim stopniu, ale chodzi mi o te twoje prace, które są stricte twoje, są twoim pomysłem. Czy to wygląda w taki sposób, że po prostu siedzisz, medytujesz i czekasz, aż spłynie na ciebie inspiracja? Czy może po prostu przy porannej kawie myślisz, co mam kupić? Aha, no tak, pomidor, masło, wiem, mam pomysł na pracę i biegniesz do pracowni. Robisz? Nie, więc ogólnie dla tego procesu, którego ja mam, to parę rzeczy jest ważnych. Jedna rzecz jest na pewno mieć jakby drugą osobę, z którą mogę jakby... My to zawsze nazywaliśmy razem z Benem taki jakby kreatywny ping-pong, nie? Że ma się tam jeden tam pomysł i się mówi ogólnie tak, o, to by mnie ciekawiło i się po prostu jakby rozmawia o tym. I wtedy to trochę też jest tak jakby, chodzi o to, jak ludzie, wiesz, że trzeba kogoś znaleźć, kto jest dobrym takim partnerem sparingu. Sparing partnerem. Tym, tak. I no właśnie się tak złożyło, że Ben jest bardzo, jest osobą, która też bardzo wizualnie myśli i też jest takim dużym dzieckiem tak naprawdę, że ma takie, znaczy ten, wtedy się też zaczynają jakby te pomysły jakiś impact jeszcze mieć, który nie jest od nas w naszym kosmosie jakby, że się mówi, że nagle się ma takie jakby pomysły, które całkowicie zmieniają, albo są jeszcze albo robią, powodują, żebyśmy nie zostali statystyczni z naszymi myślami, tylko żebyśmy jakby różne tam rozważali tam opcje i to jest właśnie bardzo... Żeby pojawiła się dynamika po prostu, tak? Żeby ten pomysł sam też żył i... Tak. I momentum. Tak, i momentum to jest też bardzo ważne, bo dużo tych projektów bardzo dużo czasu oczywiście kosztuje i jest ważne mieć momentum, bo jak się nie ma tego momentum, jest taki bardzo realistyczny problem, że po prostu się już nie ma jakby energii na to i po prostu nie chce się już tego dalej robić i wtedy to wszystko ustaje i też dużo ludzi ma tak, że po prostu albo ma za duże tam jakby oczekiwania na to, co tam ma wyjść i to tak wszystko nie wychodzi i wtedy się to tak jakby rzuca do skrzynki z powrotem i tam to zostaje. O tak, skrzynka z pomysłami to jest bardzo głębokie miejsce. Gorsza niż półka z projektami jeszcze nie otworzyła. Gorsza, bo do półki z projektami nierozpoczętymi czasami się sięga, a do tej skrzynki z pomysłami to zazwyczaj już nie. To raczej nie, właśnie. I dlatego w tym procesie właśnie druga osoba, która jakby może jakby trochę jakby zinspirować, to jest bardzo, bardzo ważne dla mnie i też dla dużo innych ludzi, dla Romana i Rafa Pika, też z Messy Voodoo, to też tak było, że oni też bardzo jakby taki team sformowali, nie? I po prostu byli przyjaciele i po prostu się zaczęli inspirować, opowiadać pomysły i razem jesteśmy mniej sami, można powiedzieć, też nawet jak chodzi o to wyjechać gdzieś na jakiś tam konkurs. I to jest też jakby taki quest z kimś, to jest naprawdę super.
To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz jest na pewno, ja też jak tak zanalizowałem też dużo tych moich właśnie projektów takich większych i zwłaszcza tych większych dioramków, to muzyka dla mnie jest bardzo ważna, że często jakby, bo ja bardzo lubię słuchać właśnie muzyki, tak jak też gdzieś dochodzę i muzyka dla mnie jest bardzo, bardzo ważna. Dla mnie tak naprawdę nie ma, nie, znaczy każda muzyka ma tam swój czas i swoje miejsce. I czasami właśnie coś mnie tak łapie, że ja to cały czas słyszę i wtedy coś, też jakiś pomysł z tego powstaje. I zaczynasz widzieć obrazy po prostu, tak? Które gdzieś tam można by zrealizować. To też się dzieje, ale coś też ciekawe, bo na przykład dawniej to słucham też dużo metalu na przykład, i więc też teraz też tam zdarza się, ale na przykład Manowar był takim dużym zespołem. Całkiem na początku się zaczęło, ja bardzo Queen na przykład lubię, ale nie miałem tak naprawdę jakby tematycznie właśnie, że jeszcze jakoś to jest inaczej usortowane w mojej głowie, że dotąd się stało tak raczej, że dużo wybojów właśnie na przykład ja zrobiłem Return of the Warlord, Black Wind, Fire and Steel. Są różne wyboje na przykład od Manowar, ale to nie jest też takie jakby, nie chciałem zawsze robić takiego jakby kiczowatego, co widzę, jak słyszę tę muzykę, tylko po prostu raczej te słowa i lyrics w tym mnie fascynowały i jakby spróbowałem jakby przetłumaczyć to znów w naszym tam, w jakiejś tam sferze, która jest właśnie robienie miniaturek w tym kontekście, na przykład tam na konkurs. I tak to wszystko powstało. I to jest też tak dziwne trochę, bo nie wiem nawet czemu tak jest, ale muzyka jest też bardzo ważna dla mnie. Pracowałeś przy produkcji filmów o Harrym Potterze. Czy to zajęcie, to czym się tam zajmowałeś, miało jakiś związek z figurkami? Tak, jak najbardziej, bo tam trafiłem jakby tylko przez miniaturki. I to też z tego powodu byłem bardzo jakby sam zdziwiony i tak jakby bardzo, bardzo dumny, tak jak się myśli o tym później, bo to jest tak, że zacząłem też wtedy studiować architekturę i na początku miałem jakby duże problemy z tym, żeby zrozumieć, czego tam naprawdę tak ode mnie chcą. Znaczy, co jest wymagane, żeby, nie wiem, być dobrym architektą. Nie wiedziałem tego tak na 100%. I zawsze jakby po tych takich trochę trudnych chwil na początku studiów architektury, zawsze jakby szukałem, jak się to nazywać, zawsze dalej malowałem miniaturki, bo to było coś, co umiałem robić i wiedziałem, o co tam chodzi, nie? No tak. I jakoś zawsze miałem jakby problem to zjednoczyć te dwa tematy, nie? Że znaczy architektura, coś takiego bardziej poważnego, no i robienie miniaturek właśnie. I aż każdego jednego punktu tak jakoś widziałem, że ktoś do mnie napisał wiadomość, że hey Matt, I really like your work. I to było tyle. I z tej ksywki, co ta osoba używała też wtedy na Cool Mini o Not, wiadomość, myślałem, że to mi przypominało właśnie kogoś, od kogo wiedziałem, że on jest art director właśnie w Harry Potter. Okej. Okay. To był taki strasznie dziwny przypadek, nie? I po prostu się zapytałem, no dobrze, cieszę się bardzo, a czy ty nie jesteś przypadkiem tą osobą? A powiedział, jestem. No. To ja powiedziałem, a jak fajnie, to bardzo bym się chciał na to załapać tam kiedyś, więc może przyjadę i mógłbym jakiś tam czas tam pracować. Powiedział tak, nie, raczej to nie jest tak, znaczy nie jest to w jego rękach, ale jakbym bardzo, bardzo chciał, to żebym przyjechał po prostu dosłownie w następny dzień do studio, do Londynu i tam po prostu z nim porozmawiał. No i chyba nie liczył się z tym, że ja to... Że przyjedziesz. Tak. Bo tak powiedziałem, wiesz, tak trochę na... No odwal się. Tak. Mhm.
No tak, ale jakoś tam pojechałem, też tam nikt na mnie nie czeka, tylko jakoś tam się trafiłem do środka studia, które wtedy w tym czasie było najbardziej strzeżone studia na całym świecie, można powiedzieć. Tam bardzo tam różne rzeczy się działy i ludzie naprawdę na dziwniejsze sposoby stosowały, żeby się tam dostać. Ale ja go tam znalazłem w środku i powiedziałem, hej, jak się masz, mówiliśmy jeszcze wczoraj, ale tutaj jestem. Ja taki trochę zdziwiony, tak, o, oczywiście, czekaliśmy na ciebie. No to teraz zostaniesz na tydzień jako intern, nie? I to było w Art Department. To był szósty film, Harry Potter and the Half-Blood Prince. I tutaj masz tam książki, przejrzyj je i po jakichś tam, ten tydzień szybko minie, można powiedzieć. Ja sobie tam patrzę na te rzeczy, przeglądam i jakoś tak, okej, to już wszystko zobaczyłem, co mogę robić. Ja powiedziałem, no nie wiem, no to znajdź pracę przed tym, jak ona ciebie znajdzie, więc po prostu sobie tam chodziłem i patrzyłem się na to, co ludzie robią. No i oczywiście zatrzymałem się też w Art Department na tym miejscu, gdzie modele są robione różne, nie? Aha, ale mówimy o takich dużych modelach, czy...? Tak, tak, tam były modele najróżniejsze. Jeden sposób na te modele były na przykład takie produkcyjne, że producent i dyrektor mówili o tym, co trzeba zbudować, żeby ten film zrealizować. I zawsze się tak jakby rysowali w tym, co trzeba zbudować, a producent zawsze chciał mniej, a dyrektor oczywiście więcej. No i szukali kogoś, kto by tam, znaczy powiedzieli, że mają taki problem jakby, bo tam był ten taki dark tower i tam pod tym były takie skałki. Nie wiedzieli tak naprawdę, z czego to teraz w tej skali zbudować. To ja powiedziałem, że ja myślę, że ja wiem, jak to zrobić, bo po prostu coś takiego już podobnego robiłem, jako miniaturkę. No tak. I tam powiedzieli, nie wiemy, czy ty to umiesz, i tam sobie poszli, a ja sobie pomyślałem, no dobrze, wiesz, nie mam nic do stracenia, więc po prostu wziąłem ten model i na noc po prostu zacząłem budować te skałki, nie? Znaczy, takie wspianki, tak bardzo podobnie jak w tej dioramce Leonardo di Mirigliano z the Great Wordstone Collector, co zrobiłem. Wchodzi pod ziemię. No i postawiłem tam, widziałem, że na następny dzień, że ten model znikł i gdzieś tam był w jakimś conference room, producent tak strasznie gestykulował i tak pokazywał na to. I wyszedł, ja już myślałem, że wiesz, okej, już teraz to się skończyło. I się tak zapytał, okej, to jak długo jeszcze tutaj jesteś? To powiedziałem, no dzisiaj jest przypadkiem mój ostatni dzień, czy ty zrobiłeś te skałki? Powiedziałem, no tak. No to tutaj podpisz nam to teraz są nasze skałki i jak chcesz, to możesz zostać. Okej. Okay. Tak się to stało. Długo pracowałeś? Pracowałeś przy całym filmie od początku do końca? Nie. Wiesz co, to było tak, że tak i tak przypadkiem to było przecież, jak napisał właśnie ten później kolega, który tam pracował i to jeszcze było takie jakoś tak right in the middle, nie? Że po prostu jakby, jak jeszcze tam byłem, jeszcze jakieś tam trzy miesiące byłem, wszystkim chyba cztery w Anglii i wtedy, no niestety, ale się skończyła ta, wszystko co Art Department robił się wtedy skończyło i wtedy to jest też takie, co też jakby się poznałem z tym, że po końcu, więc takie produkcje zawsze oczywiście mają swoje tam czas i wtedy zawsze trzeba jakby dobre wrażenie zostawić, bo wtedy jakby nowa produkcja jest coś czymś kompletnie innego i trzeba znać ludzi w tym. No ale coś tam zaczęło wtedy się i to na takiej naprawdę dużej nocie i to naprawdę zawsze będę pamiętał. To naprawdę było niezwykłe po prostu być tam w studio, widzieć te wszystkie ludzie, niektóre z tych właśnie też aktorów na przykład też pracowali w Art Department, tak? Na przykład Luna. To jest po prostu cholernie ciekawe, nie? I być tam i widzieć, że ludzie mają pasję do tego i tak naprawdę to jest budowanie miniaturek, ale jakby chodziło o to, czy niektóre rzeczy mogłem robić, czy nie, a jak tak, to po prostu to wiesz, to robiliśmy to, nie? I wtedy już posmakowałem, można powiedzieć, wtedy takiego po prostu tego całego jakby budowania też znów rzeczywistości właśnie takiej filmowej, bo to jest bardzo ciekawe też dla mnie, bo też to jest związane tam jeszcze z sztuką, jeszcze z innymi rzeczami. To wszystko jakby do jednego obrazu się złącza, nie? I później też tam jeszcze, znaczy
uznałem, że to po prostu jest coś, co chcę robić całe moje życie, bo to nie było tak jak praca, tylko to było tak dla mnie, że trochę się bałem, że ktoś tam powie, że już nie mogę niestety tam pracować, bo, bo serio ja bym im płacił pieniądze, że tylko bym mógł tam być po prostu. No tak. I to było naprawdę bardzo takie miłe, bo znalazłem coś, co jakby jest kombinacja mojej pasji i jeszcze coś, co naprawdę jest jakby kariera, nie? Tylko no, detale zawsze są trochę trudne w tym, no i bardzo, bardzo to jest kompetytywne i architektura też jest bardzo kompetytywna, ale to jeszcze bardziej jest kompetytywne. I od tego punktu zawsze jakby to dla mnie było taki jakby całkowity cel pracować z czymś takim i użyć te umiejętności, które właśnie w miniaturkach się nauczyłem w tych rzeczach, żeby je jakoś przetworzyć właśnie na karierę taką filmową. Okay. No i nadal jakby staram się i robię te rzeczy. Znaczy chodzi o to budować rzeczy i jakby wtedy trochę trzeba jakby kierować tą jakby tymi możliwościami i parę bardzo fajnych rzeczy się nawinęło. Później jeszcze w Los Angeles też pracowałem na jakiś tam czas w Legacy FX, bo znów się tak złożyło, że jeden z tych owner tego, znaczy jest też się interesuje miniaturkami. Aha. I też porozmawiałem po prostu z nim też w Monte San Savino i się zrozumieliśmy dobrze, no i tak właśnie się to stało, że tam trafiłem też. I to jest takie ciekawe, że właśnie znów wszystko przez miniaturki tak naprawdę. To jest tak jakby taki dziwny, tajny związek ludzi na całym świecie, gdzie nawet nie wie się, gdzie się trafi, a nagle przez miniaturki, a nagle, nie wiem, ktoś tam zna tam niektóre projekty i nagle rzeczy się dzieją i nagle rzeczy są możliwe, które tak naprawdę są bardzo, bardzo trudne. I to ja właśnie też bardzo lubię w tym, że ta pasja nas łączy jakby, nie? I łączy nas. No ja pamiętam, byłem zszokowany, jak widziałem, no wiesz, teraz mamy trochę takie czasy, mam wrażenie, oglądając niektóre produkcje współczesne, mam wrażenie, że żyjemy w fajnym momencie, bo parę lat wstecz była taka tendencja w dużych filmach, że no wszystko to było CGI, tak? Wszędzie było CGI i tak dalej. Teraz jak na przykład spojrzymy sobie na no chociażby Mandaloriana, gdzie jest ewidentnie ukłon w stronę starych filmów, gdzie była jednak scenografia, były lalki, tak? Nie wszystko było, no chociażby tak, czy też w najnowszej trylogii Star Warsów, gdzie przecież chyba przywrócili tego starego Jodę, który był tą kukiełką, tak? A nie był modelem 3D. Ja pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobiło, słuchaj, to akurat było bodajże z pierwszej części Star Wars, czyli Mroczne Widmo, było takie ujęcie, tam był wyścig, tak? Była taka scena wyścigu, młody Anakin Skywalker leciał tam wścigaczem i była, no i była ten start, ta meta i tam było właśnie takie ujęcie z góry pokazujące całe to miejsce, gdzie oni będą startować i gdzie będą jechać do przodu. I parę lat później zobaczyłem, że to nie było zrobione komputerowo, tylko to była po prostu makieta dosłownie w takiej skali jak Warhammery i tam były takie malutkie, malutkie, malutkie figurki. Takie jak zapałki. Tak, dokładnie, kolorowe i oni to w ten sposób nakręcili. I to jest niesamowite, jak czasami właśnie widać później zdjęcie albo, o widzisz, przypomniało mi się bodajże Blade Runner chyba przecież był też tak robiony, prawda? Też były po prostu budowane miniaturowa scenografia i w ten sposób było to kręcone, żeby oddać ten specyficzny klimat, tak? Którego nie da się zrobić mimo wszystko, moim zdaniem, komputerowo w taki sposób, żeby oddać coś takiego. Właśnie, że takie tworzenie rzeczy fizycznie jest dla mnie też bardzo, bardzo ważne, bo przez to też się rzeczy jakby dzieją. To jest tak, jakby się robiło takie artefakty, że po prostu przez ten taki proces robienia czegoś naprawdę i prawdziwie, tam znaczy rzeźbienia, malowania i tak dalej, się rzeczy nagle zaczynają dziać. To może mieć najróżniejsze tam powody, nie? Ale tak ewidentnie jest. I co jest też ciekawe, że, bo powiedziałeś Mandalorian na przykład, te studio, gdzie pracowałem, Legacy, to
oni już wtedy się wyszli z tego Stan Winston Studio i wtedy, jak Stan Winston umarł w 2008 roku, przejęli właśnie cztery jego superwajzerów, przejęło te studio i zrobili Legacy Effects. I on to, Stan Winston jeszcze budował wtedy właśnie Terminatora, Iron Mana i wszystkie te rzeczy, te takie bohatery naszego dzieciństwa, można powiedzieć. I teraz oni też w Mandalorianie zbudowali Baby Yoda na przykład i te hełmy i tak dalej. I to było tak niezwykłe po prostu trafić tam i po prostu pracować też z tymi ludźmi, nie? Znaczy z synem wtedy też Johna i tak dalej. To było jakby taki dziwny sen, nie? Można powiedzieć. Ale tak naprawdę też John kiedyś pytam... Zobaczył, jak zbudowałem jedną rzecz dla niego, on się patrzy na to, wszystko tak próbował wtedy też zniszczyć, bo powiedział, że to jest ważne. I tak się patrzy na mnie i mówi, no i jak ci to idzie? Nie? Ja powiedziałem, no jest super, bo to tak naprawdę jest dokładnie to samo jak robienie miniaturek, tylko że co jest dobre w tym, że to jest o wiele większe, nie trzeba tak starannie to zrobić, a ja wiem, że możemy jeszcze o wiele bardziej, znaczy starannie to robić. A on cię tylko tak uśmiechnął i powiedział, no dokładnie, to jest dokładnie to, że to się nie różni tym, co wy robicie w miniaturkach, tylko, ale jest parę różnic. Jedna to jest tak jakby, znów jakby cel tego wszystkiego, po co to wszystko się robi. No tak. W filmach to jest jakby podprodukcję, więc tam też są, to jest dużo rzeczy, które trzeba po prostu jakby się podstosować. A druga rzecz to jest po prostu, że nie można jakby, znaczy trzeba rozumieć, co się tam robi, można powiedzieć, i trzeba też jakby być w stanie przetłumaczyć niektóre techniki na wymagania propsów na przykład, albo wymagania scenografii dużej. I to są te rzeczy, które po prostu trzeba wiedzieć i do tego trzeba trochę jakby się zastanowić. I też nie jest zawsze jasne od razu od początku, czy osoba, która dobrze miniaturki robi, dobrym jest artystą na przykład w tym, będzie w stanie w produkcji dobrze funkcjonować, bo też jest dużo tak, bo to jest naprawdę trudno, jakby trudno się dowiedzieć, to tylko się dowie, jak już jest się w tym, nie? I jeszcze taki jeden problem jest, że to jest bardzo trudne się dostać w takie jakby inne szyny tych albo kariery. No tak. Bo ludzie też, można myśleć, że są kreatywni, że rozumieją, że tak jak John, że to jest tak w sumie to samo, ale jest problem, jak ludzie nie rozumieją jakby twojej drogi tam, bo no tak. Ta droga, żeby dostać się tam, też jest tak naprawdę tak zwariowana, jak to wszystko brzmi. Dużo ludzi robi jakby szkołę w Gnumą workshop, robią cyfrowo tam rzeczy i to jest tak jakby też kariera. No i jak nagle ktoś przychodzi tak, wiesz, z zewnątrz i tak mówi, hej, ja to mogę robić, bo robiłem takie rzeczy już, tylko w innej skali, to trzeba trochę czasami za dużo fantazji do tego, żeby powiedzieli, no oczywiście, damy tej osobie szansę. I ja myślę, że tylko pasja może przekonać ludzi wtedy, no tak. Żeby zaufać komuś, kto by to chciał zrobić. Komuś z zewnątrz, no. Ale no. Tak na dobrą sprawę, jeżeli... Tak wynika z mojego doświadczenia, że jeżeli ktoś robi coś i robi to z pasji i mu to sprawia przyjemność, to widać finalnie w tej pracy. To po prostu jakby widzisz pracę i widzisz, że na przykład ktoś w to włożył dużo serca i to samo mówi przez się, tak? Albo jeżeli widzisz, jak ktoś pracuje, to też moje jest ostatnie odkrycie, że nawet nie tyle skończony projekt jest istotny, o ile właśnie proces, to, co się z tobą dzieje w trakcie procesu, kiedy ty jesteś, wiesz, tworzysz i czy to malujesz, czy coś tniesz, budujesz, wycinasz, tworzy się koncept nawet na tym etapie, jak dana osoba pracuje i czy to jest to coś po prostu, tak? Ale jest też w tym duży problem, można powiedzieć, bo to się też jakby... Zauważyłem to, jak wtedy pracowałem też właśnie w tej produkcji Harry Potter. Miałem też portfolio miniaturek ze sobą oczywiście i pokazałem to jednemu gościowi, który jakby z concept artów wychodził i robił tam bardzo, bardzo dużo właśnie concept artów. Dermot Power. Bardzo fajny gość, ale się patrzy na te wszystkie rzeczy i mówi,
Ah, this is so nice, but you have a problem because it's a little bit that you need to translate it for us to be useful. Że po prostu trzeba to przetłumaczyć na to, żeby to dla nas było przydatne. I no trochę tak powiedział, to jest tak, jakby się patrzył na zamek, taki bardzo fajnie zbudowany, zrobiony, taki, znaczy też nie tylko wymyślony, ale też zbudowany, ale taki jakby haczyk przy tym by był, że to jest zrobione właśnie z zapałek. I no powiedział, tak, że on może zrozumieć, czemu to jest fajne, jakie tam są jakby możliwości w tym, tylko problem jest ten, że dla produkcji to się jakby prawie w ogóle nie nadaje na nic. Nie mają jak tego użyć po prostu. Inspiracje, tak, bo to jakby też jest za już skończone i za done. Wtedy też powiedział, że to jest ważne, żeby się jakby specjalizować i żebym wtedy jakby się zdecydował, okej, okay, chcę teraz, co dokładnie teraz chcę robić? Chcę robić concept art? Wtedy to jest jakby bardzo dokładny kierunek. Albo chcę robić modele, nie? To jest też inny kierunek i to jest przez to, że te produkcje są tak skomplikowane, to się ludzie specjalizują bardzo w tym. A jak się mówi, że no mógłbym to jakby wszystko zrobić, to ludzie jakby mówią, nie, to jedna osoba tego nie może wszystkiego robić, więc musi się zdecydować jakby. No tak. I to jest też taka rzecz, która też jest ciekawa, albo też bardzo dużo ludzi jakby lekceważy to, że naprawdę trzeba jakby cholernie dużo szczęścia mieć po prostu, żeby się w tym zahaczyć. Trzeba mieć szczęście nie tylko na początek, tylko też nie lekceważyć, że tam też są ludzie, które na przykład no, widzą, że coś się tam robi i zagrażasz na przykład im i wtedy mówią, że nie, wiesz, że no, to jest wszystko okej, ale nagle zaczynają się jakieś tam polityczne rzeczy i nagle, nie wiem, nagle już nie ma pracy czy co idą. I to jest też taka rzecz, która to są niestety bardzo skomplikowane rzeczy, które są, nie musiałyby być takie skomplikowane, ale niestety są. I jest to trudne się tego nauczyć, można powiedzieć. I trzeba nadal mieć strasznie dużo szczęścia wszystkim rzeczami, które się i tak zrobi. Nagle coś takiego, pandemia na przykład też wyskoczy. My też mieliśmy dużo, dużo warsztatów teraz przygotowanych. I no tak. Niestety, ale zostały najpierw przełożone, a teraz a potem to odwołane. Może nawet odwołane. No to są rzeczy, które... No i to jest takie naprawdę szkoda, bo my wiemy, że to bardzo dużo też daje właśnie tym związanym firmom, jak na przykład uczymy ich artystów, 3D artist na przykład, jak po prostu malować, jakby rzeźbić też jakby farbą i światłem trochę. Jak pracować. Bo to są, bo to są rzeczy, które ich codziennie jakby, które codziennie oni też stosują. Nie? I, no tak. No, widzisz, Matt. Zahaczyłeś znowu o temat, o który planowałem cię zapytać. Mamy 2021 rok, w Polsce mamy trzecią falę pandemii. Ja dzisiaj dostałem SMS-a, że zaostrzają restrykcje, więc będzie tylko mniej ciekawie. Natomiast jak to wygląda u ciebie w tym momencie? Czym się na dzień dzisiejszy zajmujesz? Czy robisz zlecenia, czy bardziej właśnie na przykład uczysz ludzi? No wiadomo, że nie fizycznie, ale czy online? Co jest w tym momencie dla ciebie korem, jeżeli mówimy o twoją branżę w tym momencie, bo wiesz, architektoniczną i tak dalej, jak to wygląda, tak? No bo wiemy, że Harry Potter się już skończył, w tym momencie raczej filmów też mało powstaje. No, nie jest łatwo, można powiedzieć, ale ogólnie to nadal mam ten taki cel, można powiedzieć, kiedyś naprawdę dalej pracować i to tak na zawsze w produkcjach filmowych, bo ja myślę, że film jest po prostu jakby złączeniem wszystkiego. Tam jest po prostu rzeźba w tym, malarstwo, muzyka, wszystko jest jakby kulminuje w jednym punkcie. Ja myślę, że historie, które film może stworzyć, są najbardziej takie dostępne, można powiedzieć, że nie trzeba tam mieć, nie wiem, jakiego wykształcenia, nawet nie trzeba mieć dialogu, tylko po prostu przez to, że jest atmosfera i jest jakieś coś pokazane, ludzie to rozumieją, też nawet bez języka i to jest właśnie to, co mnie tak bardzo ciekawi. I jak ja teraz tam dotrę, tak eventually można powiedzieć, no to jest właśnie pytanie, nie? Ale oczywiście ta pandemia, więc dużo ludzi wtedy też rozmyśla, że to jest dobry tam punkt, żeby bardzo kreatywnie teraz tam tworzyć rzeczy, ale tak szczerze mówiąc dla mnie to jest właśnie dokładnie odwrotnie, że na początku bardzo mnie to jakby
no zdołowało, nie? Bo to nie jest za specjalna sytuacja. Też jest tak, że oczywiście zawsze były tam katastrofy, ale mnie to bardzo zastanawia, jak to zmieni ludzi, interakcje pomiędzy ludziom i oczywiście no, naszą działalność jako Ibelinę też to trochę jakoś tam przystopowało. Bo to teraz wszystko jakby daliśmy na hold. Nie poddaliśmy tego, bo po prostu nasze studio też nadal operuje, też z Benem i z jeszcze innymi kolegami. Ale po jakimś czasie zauważyłem, że po prostu ja muszę tworzyć, ja muszę jakieś tam rzeczy robić. No tak. Też z tą sytuacją. I bardzo fajny projekt się jakby nawinął, który też chciałbym teraz trochę jakby zateaserować. Proszę bardzo. No, bo to jest coś, co nad czym już pracujemy no, spory czas razem z dwoma kolegami w Polsce. Właśnie z Piotrkiem i z Przemkiem. I to jest, tak w sumie to jest jakby tworzenie własnego całego świata fantasy. O. Które się tak jakoś zaczęło, bo też właśnie z tych podróż, nie? Że poznaliśmy się po prostu i tak sobie pomyśleliśmy, co można by było zrobić. I ja tylko mogę powiedzieć, parę rzeczy nie mogę jeszcze powiedzieć, ale mogę powiedzieć, o co ogólnie chodzi. Jest to właśnie świat fantastyczny, taki fantasy, który całkowicie samodzielnie skreowaliśmy. Moją rolę można opisać jako art director może, ale też pisarz, znaczy tego, ja piszę po prostu ten świat i na podstawie, to jest właśnie kolaboracja z Nico Galaxy, która robi właśnie raczej te takie popiersi science fiction. Może najpierw pokażę te postacie, które znaczy sylwetki tych postaci. Aha. To właśnie tak tutaj wygląda, nie wiem czy to widać. O, widać. To jest tak trochę mystery busts. Aha. Na początek mamy właśnie, jeszcze nie wiemy tak dokładnie, 6 albo 7 właśnie tych postaci, do których, do każdej napisaliśmy właśnie też jakby historię ich. Okay. Znaczy, najpierw skonstruowaliśmy świat, a później jakby spróbowaliśmy znaleźć ich jakby rolę w tym świecie. Miejsce, tak? Skąd się, co oni tam robią, tak? Tak, co oni robią, jakie mają motywy, jakie mają, jaki mają tam napęd, jak się to nazywa, co ich kręci, nie? I, no tak. I właśnie to jest super, bo to jakby to jest bardzo podobne też do jakby zrobienia dioramki albo tam jakiejś tam sceny miniaturkowej, tylko to jest o wiele większe, bo to jest cały świat na pewno. No tak. I też jakby nie tylko te postacie zrobić, tylko też jak w jakim kontekście jakby żyją w tym świecie. Całe tło. To mi się, wiesz, z czym kojarzy? No z parę lat temu, jak odkrywałem, no bo dopiero po 20 tak na dobrą sprawę odkryłem, czym jest świat Magic the Gathering, to właśnie coś z czymś takim mi się kojarzy, że ja tam na początku widziałem karty, a potem jak zacząłem czytać i zagłębiać się w historię, okazało się, że za tymi ilustracjami, za postaciami, które tam, wiesz, mechanicznie z poziomu gry mają jakieś rzeczy, robią jakieś rzeczy w grze, to jest z jakiegoś powodu tak, a nie inaczej, tak? Bo jest jakiś, one właśnie, tak jak powiedziałeś, mają, też nie wiem, jak to się po polsku mówi, ten drive, motywy, tak, swój. Mają swoje motywy. Tak. No. No właśnie, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Już nie mogę się doczekać, aż z tego wyjdzie coś, co będziesz mógł pokazać. Macie jakąś datę? O. A jeszcze to. O, proszę. To jest na przykład, opracujemy też no, cały jakby look tych właśnie tych factions, że są jakby różne grupy, różne królestwa można powiedzieć i one mają jakby właśnie różne bohatery, różne drive, nie tylko z postaci bezpośrednich, tylko też jakby chodzi o ten cały świat i gdzie oni są w tym świecie właśnie. I jest też tak, że specyficzna rzecz przy tym wszystkim jest też to, że te postacie nie tylko mają jakby jedną formę, tylko chodzi o to, żeby też pokazać ich proces taki, ich gradację, że
gdzie ewolucję. Stalin tam na początku, tak, ewolucję, że są tam różne wersje tej postaci na przykład. Okay. I ludzie po prostu się jakby mogą zrozumieć, o co znaczy tam chodzi z tą postacią i mogą się albo identyfikować, albo mogą po prostu ignorować, też powiedzieć, że to im w ogóle nie pasuje, że nie rozumiem tego. Tylko po prostu jest jakby są zaangażowani tą całą postacią na większym obszarze, bo tego jakby w miniaturkach tak naprawdę to jest bardzo ważne dla nas, też jak myślimy o tym, jaką scenę zrobić i jak te miniaturki jakby pokazać, jakie detale są ważne, a to jest na skali jakby tych charakterów właśnie, ale teraz na całym świecie, na takim światowym, że ten cały świat najpierw zrobiliśmy, później charaktery i teraz jakby te detale się jakby piszemy historię i wtedy widać te wszystkie rzeczy właśnie w tych miniaturkach. I to jest takie coś, co naprawdę, czy to teraz są miniaturki, czy to z tego będzie tam gra jakaś planszowa, czy będzie gra komputerowa, czy film, czy co, to jest obojętne. I to jest właśnie takie właśnie to, co właśnie tkwi w miniaturkach tak naprawdę. Ta taka właśnie ten potencjał i dużo właśnie rzeczy, których się nauczyliśmy właśnie w tych kolaboracjach tam różnych, w to wszystko wchodzi i ja myślę, że mamy coś do powiedzenia z tym światem po prostu, że to jest ciekawa historia i naprawdę nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli pokazać też miniaturki tego, ale też sam się jestem ciekawy tego, gdzie ten świat dąży. Okay. Mamy bardzo, bardzo dobrych artystów też zainwolowanych, naprawdę światowej klasy można powiedzieć i concept art, na przykład mamy Tony'ego Monteana, to jest taki kolega też, którego poznałem na Promised Landzie, to jest taki art festival i znów przez wyjazd jakiś się poznaje ludzi, który się wtedy angażuje i każda ładna rzecz ma ładną historię właśnie i to jest takie właśnie wszystko jakoś się jakby wiąże. Zazębia. A powiedz mi, czy macie już może jakąś datę, kiedy będzie jakaś premiera? Może kiedy można, w którym momencie wypatrywać na horyzoncie? Ojej, tak, to jest jak zawsze z datami, albo jest też takie powiedzonko, jak chcesz, if you want to tell God a joke, tell him about your plans. Tak, wtedy coś tak. takiego jak ta pandemia wypada i dużo rzeczy nie można zaplanować, ale oczywiście jak jest taka jakby produkcja czegoś takiego, to trzeba tak troszeczkę jakby pomyśleć o tym, żeby tak ostrożnie mieć pomysł o tym, ale celowo robimy tak, że nie... It's done when it's done, wiesz? It's ready when it comes out. Ale to, że po prostu zateaserowaliśmy to już teraz, to pokazuje, że już jesteśmy jakby trochę dalej oczywiście i... No, zobaczymy, czy to jeszcze w tym roku damy radę to wypuścić. Za długi czas nie będzie potrzebowało, już dużo rzeczy jest całkowicie zrobionych. No i bardzo myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajna rzecz i nie mogę się doczekać słyszeć też od ludzi, co o tym myślą. I bo to jest takie trochę inne podejście niż po prostu wystawianie another Space Marine. Another bust, tak. another miniature, tak? Słuchaj, to jak będziecie bliscy premiery, to koniecznie daj znać, to powiem tak. W zależności, co tam będzie, bo ja mam dosyć specyficzną politykę, jeżeli chodzi o wrzucanie modeli do Mini Emporium, ale jak cię znam, to raczej nie będzie tam raczej jakichś takich strasznych rzeczy. No to sądzę, że raczej znajdzie się to w Mini Emporium, że ludzie będą mogli to dostać właśnie chociażby przez mój sklep. Powiedz mi, że ta wersja pani, która rozdziera sobie klatę, jest najmniej krwawa, którą kiedykolwiek robiliśmy. Więc znaczy, to będzie jakby, staramy się to tak zrobić, żeby to jakby i tematycznie było raczej dla dorosłych, ale nie tak, żeby było takie za straszne, straszące. Okay. Ale tematy są też głębsze. Chodzi o to właśnie, jak powiedziałem przedtem, te takie drive'y, tych motywy, to są też takie, że trochę są sprzeczne, że można myśleć na początku, okej, że nekromanty na przykład, chodzi im o, nie wiem, o
raising, znaczy pobudzenie tyle możliwych... Nie umarłych. O ile mogło, ale tak naprawdę to my się zastanawialiśmy, czemu tak naprawdę na przykład ci nekromanci robią to, co robią. Mm-hmm. I że ten motyw za tym jest, że mają jakby taką... Każdy z tych fakcji ma jakby filozofię za sobą, które na przykład nekromanci to po prostu jakby chcą jakby się uwolnić od tych węzeł śmierci, może powiedzieć, albo życia, można powiedzieć, i przez to przechodzą w inny jakby taki state, nie? Że po prostu, że mają inne, to jest takie jakby prawie że transcendental, nie? Takie, że życie jest trudne, jest bolesne i oni po prostu jakby idą dalej tym, że takie największe tabu łamią i przez to jakby są już odporni na to, że w ogóle mogą na ból i tak dalej. No tak. To jest właśnie taka jedna i też jakby chcą jakby skonwertować ludzi dlatego, bo myślą naprawdę, że to jest dobra rzecz. I to nie jest takie ponure, nie ma tak czarne i białe tylko w tym, tylko to są... Wszystko odcienie szarości, tak? Tak, są różne jakby motywy też i to są bardzo jakby osobiste motywy też. Czemu na przykład są różne animosity, znaczy czemu się niektóre fakcje nie lubią, to może być jakiś tam historyczny powód czy coś takiego i pisać to jest bardzo fajne i też grać z tym tak trochę. Na przykład jest taka fakcja demonów na przykład tym i te demony to nie są tak, że to są takie ogólnie takie prime evil, że chcą po prostu wszystko zabijać, tylko się widzą jakby takie OG, znaczy taka moc świata i po prostu ludzie zaczęli przeszkadzać im w tym i tą taką raw essence jakby korumpować i po prostu chcą przewrócić to, bo widzą, że ludzie jakby szkodzą tej cosmic balance, tej takiej balans tego wszystkiego. I to są właśnie, że zawsze są jakby takie powody, czemu te właśnie postacie w tym całym kosmosie tego, uniwersum, co tam robimy, agują, że mają po prostu swoje powody i to jest cholernie ciekawe, bo to jest też coś takiego jak taki duży, duży projekt, jest o wiele większy niż oczywiście taka dioramka, ale tak w sumie to jest dokładnie to samo, tylko to jest następny jakby krok tego, że się tworzy po prostu większe rzeczy i się też pozwala też ludziom, którzy się tym interesują, tworzyć własne jakby postacie, historie w tym, więc, ale to jest wszystko jeszcze jakby w przyszłości i zobaczymy, co z tego będzie, ale tym się właśnie zajmuję. No widzisz. I to nam zamyka tak na dobrą sprawę nasze dzisiejsze spotkanie taką ładną klamrą, bo na początku rozmawialiśmy o, no właśnie o tych historiach w malarstwie figurkowym, o tym, czym to jest, jak do tego podejść. I teraz właściwie to też można powiedzieć, że jest odpowiedź na to, tak? Że ta historia gdzieś musi być w tle i to ona definiuje, co jest na tym modelu. Matt, ja bym ci chciał podziękować bardzo za dzisiejsze spotkanie. A ci też bardzo dziękuję za zaproszenie i za też za pytania, które zadałeś, bo przez to, przez to myśl nad pytaniem zawsze możemy bardziej wyłonić z tego, co tak naprawdę robimy.